dzisiejszym filmie porozmawiamy o tym, co trzeba zrobić, aby wyglądać młodziej, mieć mniej zmarszczek i gładszą skórę. Oczywiście nie należy oczekiwać, że kobieta w wieku 60 lat nagle po zastosowaniu się do dzisiejszych rad zacznie wyglądać jak nastolatka. Ale wytyczne z dzisiejszego filmu pozwolą wielu osobom ująć nieco lat z twarzy. W dzisiejszym odcinku opowiem, co zrobić, aby wzmocnić i ujędrnić naszą skórę od środka, powodując, że stanie się ona bardziej elastyczna, dzięki czemu część zmarszczek ulegnie spłyceniu, a w tym samym czasie twarz będzie wyglądała młodziej. I zdaję sobie sprawę z tego, że filmów na ten temat w sieci jest naprawdę wiele i że problemem dla słuchających osób może być wiara w skuteczność metod, które pozwalają nieco cofnąć czas na twarzy. I właśnie z tego powodu dziś opowiem nie tylko, jakie czynniki wykazują powyższy efekt, ale dlaczego działają. Świadomość tego, że dany czynnik działa, ponieważ wpływa na określony szlak metaboliczny w organizmie, zdecydowanie zachęca do wypróbowania. Mając dowód przed oczami, chętniej podejmujemy działanie. A w dzisiejszym odcinku opowiem, jakie substancje usprawniają syntezę kolagenu, który jest budulcem naszej skóry, ale prócz tego więzadeł i kości. Opowiem także o substancjach, które spowalniają jego rozkład. Wszystko to sprawi, że będziemy mieć nie tylko młodszą skórę, ale także zdrowsze kości, więzadła, stawy i naczynia krwionośne. Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Ja nazywam się Marek Skoczylas, jestem lekarzem i promuję zdrowy tryb życia. Zatem, co sprawi, że nasza skóra będzie wyglądała młodziej? Czego powinniśmy dodać do naszej diety, aby uzyskać ten efekt? Dzisiejszą dyskusję chciałbym rozpocząć od naszej starej znajomej, czyli od witaminy C. Okazuje się bowiem, że jest ona szalenie istotnym składnikiem pokarmowym dla wszystkich osób, które chciałyby jak najdłużej cieszyć się zdrową i świeżą skórą oraz, co bardzo ważne, żelaznymi stawami. Witamina C jest niezbędna w procesie syntezy kolagenu. Dla zainteresowanych dodam, że bez witaminy C nie mogłoby powstać rusztowanie podtrzymujące potrójną heliksę, czyli tak zwaną zakręconą jak świder strukturę kolagenu. Jednak to nie jedyne jej zadanie. Dzięki temu, że jest ona bardzo silnym antyoksydantem, chroni ona włókna kolagenowe przed uszkodzeniem, np. przez silne działanie promieni UV. I to jest szalenie ważne. Czyli jeśli chcemy odmłodzić naszą skórę, powinniśmy dbać nie tylko o produkty, które pobudzają syntezę kolagenu, ale także chronią go przed zniszczeniem. Jeśli zatem chcą Państwo usłyszeć nieco więcej na temat tego, co uszkadza włókna kolagenowe, to polecam zostać ze mną do samego końca materiału. A co na temat witaminy C i syntezy kolagenu mówi nauka? Jedno z najnowszych badań dostarcza dowodów, że już 3-tygodniowa suplementacja połączeniem 80 mg witaminy C oraz 2,5 g kolagenu oraz m.in. 3 mg cynku, do którego jeszcze dzisiaj powrócę, prowadzi do widocznej poprawy wyglądu skóry, wyższego nawodnienia oraz lepszej elastyczności i giętkości skóry. Przejdźmy zatem dalej, ponieważ kolejna na naszej dzisiejszej liście jest prolina. Domyślam się, że część z Państwa słyszy dziś tę nazwę po raz pierwszy, ale już śpieszę z wyjaśnieniem. Prolina to aminokwas, który odgrywa kluczową rolę w syntezie kolagenu. Substancja ta zapewnia odpowiednią wytrzymałość oraz odporność włókien kolagenowych na rozciąganie. Prolina znajduje się w takich produktach jak mleko i jego przetwory. Kolejno w roślinach strączkowych, szparagach, orzechach, nasionach, pszenicy, w rybach oraz w jajkach. Kontynuując temat aminokwasów, które są niezbędne do syntezy kolagenu, warto także pochylić się nad kuzynką proliny, a mianowicie nad glicyną. I to właśnie o jej stosowną podaż w diecie warto zatroszczyć się, jeśli liczycie Państwo na to, aby nieco odsunąć w czasie pojawienie się pierwszych zmarszczek. Co istotne, prócz wyglądu naszej skóry, jej odpowiednia podaż w jadłospisie stanowi istotny czynnik profilaktyczny choroby zwyrodnieniowej stawów i spowolnienia degradacji chrząstki stawowej. Glicynę odnajdziemy w mięsie, w rybach, w orzeszkach ziemnych, w pestkach dyni, w nasionach słonecznika, orzechach, serach, w ryżu czy w kaszy gryczanej.
I wreszcie ostatni puzzle naszej dzisiejszej układanki, czyli lizyna. I akurat określenie mianem puzzla jest bardzo trafne. Podobnie jak glicyna oraz prolina, buduje ona strukturę kolagenu. Gdzie szukać lizyny w produktach spożywczych? Znajduje się ona w rybach, w kurczaku, w indyku, w czekoladzie, w migdałach, w produktach sojowych, w produktach pełnoziarnistych, w kakao czy też w czerwonej fasoli. Skoro omówiliśmy znaczenie miniklosków do budowy kolagenu, warto również zastanowić się, na jakich minerałach skupić swoją uwagę w codziennej diecie. Pierwszym minerałem, którego moc jest wprost nieoceniona w tym kontekście, czyli w kontekście kolagenu, jest cynk. Okazuje się, że chroni on kolagen przed zniszczeniem, co wykazano w badaniach na zwierzętach, ponieważ jego suplementacja działa dosłownie jak tarcza dla włókien kolagenowych, które zostały narażone na działanie kadmu. Co więcej, cynk chroni kolagen nie tylko przed uszkodzeniem, ale również pozwala mu swobodnie dojrzewać w naszych kościach, czyniąc je wytrzymałymi. Następnym minerałem, którego nie mogłoby zabraknąć w naszym dzisiejszym zestawieniu, jest miedź. Rzadko kiedy słyszy się o tym, że jednym z przykazań zdrowej i zbilansowanej diety jest zadbanie również o to, aby znalazły się jego źródła właśnie w naszej diecie. Okazuje się, że ma on ogromną moc wspierającą nasz zdrowy i młody wygląd oraz silne stawy i tkankę łączną. Dlaczego? Ponieważ miedź jest kofaktorem, czyli takim pomocnikiem enzymu o skomplikowanej nazwie, który pomaga tworzyć tkankę łączną, dzięki czemu nasz organizm jest w stanie stworzyć połączenia pomiędzy poszczególnymi włóknami kolagenu. Efektem tego jest sprężysta skóra, elastyczne stawy, dobry zakres ruchów oraz zdrowy poziom nawilżenia tkanek. Dodatkowym atutem miedzi jest budowanie enzymów, które chronią kolagen przed wyniszczającym wpływem stresu oksydacyjnego na jego włókna. Jeśli chcą Państwo się dowiedzieć nieco więcej o tym, jakie czynniki negatywnie wpływają na kolagen, powtarzam, proszę pozostać ze mną do końca tego filmu. Kolejnym pierwiastkiem, który cieszy się jeszcze mniejszą popularnością, a przez to mało kto o nim pamięta, jest mangan. Dokłada on niewielką, ale szalenie istotną cegiełkę do tego, jak wyglądamy i na ile lat się czujemy. A co najważniejsze, wspiera on również zrównoważoną produkcję kolagenu. Jak już wcześniej wspomniałem, kolagen składa się z aminokwasów, a m.in. z proliny, który nadaje mu charakterystyczny kształt. A co z tym wszystkim ma wspólnego mangan? Przede wszystkim aktywuje on enzym, który zmusza organizm do wytwarzania właśnie tego szalenie istotnego puzzla kolagenowego. Tutaj ważna uwaga. Pamiętajmy, że jednym z zadań kolagenu w naszym ciele jest wspomaganie gojenia się ran. Okazuje się, że doskonale sprawdza się on, gdy jest stosowany z wewnątrz, ale także i z zewnątrz. Co ma to wspólnego z manganem? Jedno z badań dowodzi, że wykorzystanie połączenia manganu, wapnia oraz cynku na przewlekłe rany przez 12 tygodni poprawia ich gojenie. Skoro mangan mamy już omówiony, to przejdźmy teraz do nieco popularniejszego minerału, który absolutnie nie kojarzy się ze sprężystą skórą czy też szybszym gojeniem się ran. Mowa o żelazie. Okazuje się, że oprócz udziału w transporcie tlenu do wszystkich tkanek w naszym organizmie, odgrywa on istotną rolę w syntezie kolagenu, zatem jego niedobór może prowadzić do pogorszenia się gojenia ran, ale także do gorszego wyglądu naszej skóry. Jony żelaza są kofaktorem, czyli pomocnikiem procesu zwanego dość technicznie hydroksylacją aminokwasów, która prowadzi właśnie do powstania włókien kolagenu. Zatem, gdy na horyzoncie pojawia się niedobór tego cennego pierwiastka, proszę się nie dziwić, że pogarsza się Państwa wygląd skóry, gorzej goją się rany, a stawy stają się nieco bardziej sztywne niż zazwyczaj. Bez żelaza włókna kolagenowe najzwyczajniej w świecie nie są w stanie zachować swojej integralności strukturalnej. Dzisiejszy materiał miał być poświęcony składnikom pokarmowym, które możecie Państwo wykorzystać do tego, aby usprawnić syntezę kolagenu w swoim organizmie i odroczyć pojawienie się pierwszych zmarszczek. Jest jeszcze jeden szalenie istotny element, którego nie mógłbym opuścić w dzisiejszej dyskusji.
A dokładniej chodzi mi tutaj o aktywność fizyczną. Okazuje się bowiem, że stosowanie nawet najbardziej zbilansowanej diety nie wystarczy, jeśli nie będziecie Państwo dbać także o zapewnienie swojemu organizmowi odpowiedniej dawki ruchu każdego dnia. Aby potwierdzić znaczenie tych słów, warto pochylić się na moment nad danymi naukowymi, ponieważ wynika z nich, że aktywność fizyczna zwiększa syntezę kolagenu. Zmiany wywołane ruchem przyczyniają się do adaptacji właściwości biomechanicznych kolagenu, a co za tym idzie, zwiększają odporność na obciążenie i tolerancję ciężkiego wysiłku fizycznego. Dzięki temu poprawia się ukrwienie, a także wygląd zewnętrzny naszych tkanek i skóry. A skoro wiemy już, co dodać do naszej diety, aby usprawnić produkcję kolagenu, którego prawidłowa synteza ujędrnia naszą skórę, to odpowiedzmy sobie na kilka ważnych pytań, które tyczą się oczywiście kolagenu. Pytanie numer 1. Jakie są funkcje kolagenu? Chcę Państwa poinformować, że usprawniając produkcję tego białka, nie tylko nasza skóra na tym skorzysta. Otóż kolagen, ze względu na jego odporność na rozciąganie, jest on doskonałym szkieletem naszej skóry, naszych więzadeł, kości, ale także naczyń krwionośnych. Pozwala on na sprawniejsze gojenie się ran i tworzenie blizn, a co szalenie ciekawe, wspiera on także układ odpornościowy w jego codziennych zmaganiach z potencjalnymi najeźdźcami. Pytanie kolejne. Skąd wiadomo, że poziom kolagenu w naszym organizmie zaczyna spadać? Co prawda, nie dysponujemy testami laboratoryjnymi, które zmierzyłyby, ile kolagenu znajduje się w naszym ciele, ale istnieją pewne, łatwe do zauważenia znaki. I to właśnie one mogą nam podpowiedzieć, że poziom kolagenu w naszym organizmie spada. Symptomy te obejmują zwiotczałą skórę, osłabienie, ból mięśni, sztywność ścięgien oraz więzadeł, a także kolejno bóle stawów, utratę mobilności oraz, to bardzo ważne, problemy żołądkowo-jelitowe spowodowane ścieńczeniem błony śluzowej w przewodzie pokarmowym, a nawet problemy z krążeniem. Pytanie kolejne. Co przyspiesza proces utraty kolagenu? No niestety muszę Państwa tutaj zmartwić, ponieważ okazuje się, że proces utraty kolagenu możemy przyspieszyć na własne życzenie. Pierwszą grupą osób, która jest narażona na zbyt szybką utratę kolagenu, są palacze. Substancje zawarte w dymie papierosowym najzwyczajniej w świecie uszkadzają włókna kolagenowe oraz elastynę. Kolejnym elementem, który ma ogromne znaczenie dla włókien kolagenowych, jest nadmierna ekspozycja na słońce. Proszę się przyznać, kto z Państwa uwielbia smażyć się na skwarkę w każde wakacje? Jeśli chcecie Państwo spowolnić proces starzenia się organizmu, warto już dziś postanowić sobie, że więcej tego nie zrobicie. Na pewno część z Państwa domyśliła się również, że na tej liście znajdzie się także nadużywanie alkoholu i macie Państwo rację. Ja dodałbym do niej także brak aktywności fizycznej oraz zaniedbanie jednego bardzo ważnego elementu, czyli brak snu. Natomiast przechodząc do kolejnego pytania, brzmi ono następująco. Czy dieta bogata w kolagen wpływa na jego poziom w naszym organizmie? Otóż pamiętajmy, kolagen jest białkiem, które rozkładane jest przez nasz organizm na wiele mniejszych klocków, a mianowicie na aminokwasy. W następnym kroku są one wykorzystywane w miejscach największego zapotrzebowania. Niemniej jednak będą one dobrym uzupełnieniem pokarmów bogatych w te składniki pokarmowe, które omówiliśmy w dzisiejszym odcinku i które kompleksowo wspierają nasz organizm w syntezie tego cennego białka. Pytanie kolejne. Gdzie odnajdziemy kolagen? Oczywiście odpowiedź jest prosta: w produktach odzwierzęcych, na przykład w galarecie skórzych łapek, w galarecie z nóżek wieprzowych, w galarecie z ryb, w gotowanych chrząstkach, w podrobach, a także w postaci suplementów diety. No i teraz najważniejsze pytanie, bo często czytam je w komentarzach. Czy warto suplementować kolagen? W tym wypadku należy spojrzeć do wyników badań naukowych, które dostarczą nam cennych danych właśnie na ten temat. Spójrzmy zatem do przeglądu literatury dotyczących ustnej suplementacji kolagenu. Twarde dowody naukowe wskazują, że po pierwsze, taka suplementacja jest w zupełności bezpieczna. Kolejno,
nie wiąże się z żadnymi skutkami ubocznymi, a dodatkowo wpływa korzystnie kolejno na elastyczność i gęstość kolagenu w skórze oraz na jej poziom nawilżenia. Co więcej, kolagen świetnie sprawdza się w celu przyspieszenia leczenia ran i przeciwdziała starzeniu się skóry. Uczulę Państwa jedynie na to, że warto zaopatrzyć się w produkty dobrej jakości i od renomowanych producentów. I tutaj małe ogłoszenie, jeśli ktokolwiek z Państwa ma do mnie jakiekolwiek pytania, to na wszystkie pytania odpowiadam na prywatnej grupie na Facebooku. Grupa była, jest i zawsze będzie darmowa. Zapisać się do niej można klikając w link, który znajduje się w opisie tego filmu. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za Państwa uwagę. Jak zawsze widzimy się w następnym odcinku. Do usłyszenia.